zdrowia. Wygląda na to, że w 2020 roku, to jeszcze nie, ale w 2024 albo 2028 socjalizm będzie zagłosowany w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No dlaczego mówię, że będzie zagłosowany? No tak jak Hitlera, socjalistę narodowego wybrali i później nastąpiło to, co nastąpiło, no to teraz w Ameryce jest coś takiego, że też socjalizm się zaczyna utopijny, robi się dosyć popularny. No i na dzień dzisiejszy, powiedzmy, Murzyni i hiszpańskojęzyczni, czyli czarni i brązowi, w zasadzie to nie głosują na wolny rynek, nie głosują na kapitalizm, nie głosują na konkurencję, tego rodzaju rzeczy. Głosują po prostu na garnuszek ryżu, na pomoc państwa i tak dalej, i tak dalej. Wśród Murzynów jest dziwna sprawa w Ameryce, no bo 12% populacji to są Murzyni, ale około 40% no to są przestępstwa popełniane przez nich, te narodowe. Również 40% przestępstw w Ameryce no to jest popełniana przez ludzi, nie przez obywateli, przez ludzi, którzy nie mają amerykańskiego obywatelstwa. Ostatnio właśnie były najróżniejsze badania opinii publicznej. No i wszyscy się tak właśnie podniecają i liczą na to, że Murzynom i z hiszpańskojęzycznym bardzo się powinno podobać, czyli powinno być lepiej. No i tu jest pytanie, czy im się podoba i czy jest im lepiej. Bardzo dużo było najróżniejszych tych badań, ale wszystko wskazuje, na przykład badali na temat opieki publicznej, czyli ta opieka dla wszystkich jest popularna, bardzo popularna wśród Murzynów, jest 74%, wśród hiszpańskojęzycznych 70%, a tylko 44% wśród białych. Preferują coś takiego jak pojedynczy państwowy organizacja, czy płatniczy, płatnik. Większość jednak białych, którzy no i tak samo i Murzyni, i Spanisze, kiedy pracują, no to właściciel firmy, który zatrudnia, no to jednak płaci mniej więcej za rodzinę pracownika, to jest 20 tysięcy, czyli $1,500 miesięcznie za ubezpieczenie pracownika, żony, no i dzieci. Tam nie ma ograniczeń na ilość dzieci. I pomimo wszystkiego, 3/4 Murzynów i 70% brązowych w zasadzie mówi, że zgadzają się na to, żeby zlikwidować prywatne ubezpieczalnie i żeby były to wszystko zastąpione przez państwowe instytucje. No, jak pokazuje to, nie mają pojęcia, co państwo jako takie jest w stanie niedobrego zrobić, tak? No bo jednak ta konkurencja jest potrzebna. Jeszcze inne najróżniejsze badania opinii społecznej, to powiedzmy pytali się, czy jest tobie lepiej na dzień dzisiejszy, czy jest tobie lepiej, czy jest tobie gorzej w porównaniu, powiedzmy, 4 lata. No to 46% wszystkich ludzi, kto odpowiadali, to powiedzieli tak, na dzień dzisiejszy jest mi lepiej niż było mi 4 lata temu, a 32% powiedziało, że było im lepiej 4 lata temu, czyli 4 lata temu to ostatni rok rządów czerwonego komunisty Baracka Obamy. Ale wśród czarnych, no to 30% tylko powiedziało, że jest im lepiej, a 42% powiedziało, że było im lepiej za czerwonego Obamy. Także to nie wiadomo, czy po prostu im się nie chce pracować, czy mają pracę, czy im zasiłki zostały pozabierane. Dlaczego przy jakichś takich możliwościach i przy tej ekonomii, która się teraz dzieje, a bardzo się dzieje, jest historycznie po prostu nieprawdopodobnie dobra. Trzeba się zastanowić, dlaczego czarni myślą tak, jak myślą i odpowiadają tak, jak odpowiadają. Bezrobocie wśród czarnych jest najmniejsze historycznie od czasów, kiedy to liczono. Jest 5,5%, a to jest
to jest dwa razy mniej, no bo było 9,5% wtedy, kiedy Obama był. Czyli 5% względem 10%, czyli dwa razy mniej ludzi jest na bezrobociu niż byli. Gdzie to się dzieje? No, to jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne. To jest zmiana jakaś taka, no powinna być na jakimś doceniona, tak? Jeżeli ludzie pracują, jeżeli dwa razy mniej ludzi jest na bezrobociu, to wszyscy naokoło, w sąsiedztwie i tak dalej, powinni to rozumieć. Hiszpanie też nie bardzo tak, hiszpańskojęzyczni też nie za bardzo tacy zadowoleni. Pomimo wszystkiego, że bezrobocie wśród hiszpańskojęzycznych jest 4,2%, czyli, a było 6, czyli 1/3 mniej ludzi jest na bezrobociu, 1/3 mniej, to jednak 27%, 37% tylko mówi, że jest im lepiej, a 39 mówi, że było 4 lata temu lepiej. W przeciwieństwie do tego wszystkiego 50% białych wspomina, że jest im lepiej dzisiaj, a 29% mówi, że tam było 4 lata temu. Bezrobocie wśród białych jest 3,2%, a było 4,4% 4 lata temu. Także, że pieniądze pieniędzmi, praca pracą, ale to jest ciekawe, że 71% Murzynów i 50%, a tylko 50% ogólnej populacji mówi, że trzeba by było wywalić Trumpa z Białego Domu, także, że ten pompowanie tym socjalizmem wszystkich tych Murzynów i jednak dawanie tej miski ryżu od lat 60-tych, 70-tych, no to spowodowało to, że ludzie, że Murzyni po prostu kochają socjalizm, kochają rozdawnictwo, kochają państwo, kochają jakieś pomoce, i nie są w stanie przekonać się do jakiegoś wolnego rynku. 73% i 45% właśnie mówi, że cała Ameryka idzie w złym kierunku. No co to znaczy? No to znaczy, że 3/4 Murzynów mówi, jest źle, mogłoby być lepiej. No i Co republikanie mają zrobić? Co mają zrobić konserwatyści, tak? Ten jednak socjalizm pompowany wśród Murzynów rozwalił im rodziny. 80% dzieci murzyńskich nie zna ojca. Rozwalił im w zasadzie dużo rzeczy. Całe to społeczeństwo to żyje w jakichś tam swoich dzielnicach opłacanych przez podatnika. Nie wykształcają się, nie ciągną się ku górze. Ludzie, którym się udaje, to po prostu uciekają z tych miejsc jak najdalej i mieszkają wśród białych. Także zdegenerowanie następuje przez to, że po prostu państwo stara im się pomagać. I jeżeli republikanie jakoś się nie obudzą i nie zaczną patrzeć na to, jak przekonać Murzynów i hiszpańskojęzycznych w kierunku jakiegoś wolnego rynku i konserwatyzmu, to nie będzie dobrze. To nie będzie. To jest ten totalny socjalizm, po prostu się wpompował w nich. No tak jak chyba i w Polaków, bo duża ilość ludzi Polaków, która jest w Ameryce, głosuje powiedzmy za PO, czy głosowali jeszcze jakieś spore ilości, głosowali na tych zboczeńców i na te wszystkie partie tęczowe, komunistyczne i tak dalej. Także, że te pokolenia 2 czy 3 po prostu tego wpompowywania tego idiotycznego socjalizmu daje wyniki jakie takie, nie tylko wśród czarnych, brązowych, ale i wśród Polaków, białych,
białych Polaków. Najciekawsze to jest jeszcze to, że 31% czarnych i 38% hiszpańskojęzycznych, no to jest poniżej 21 roku życia. Tak, także 1/3 to jest wśród czarnych jest młodzież i powiedzmy więcej wśród... To są duże ilości. Jedynie 23% białych jest poniżej 21 roku życia. Także to widać, w jakim to kierunku idzie. Białe społeczeństwo po prostu się starzeje. Białe społeczeństwo płaci najwięcej podatków. I całe społeczeństwo, białe społeczeństwo... No, podtrzymuje ten wolny rynek, ten kapitalizm, przeciwstawia się temu socjalizmowi, no ale ten socjalizm jednak jest coraz bardziej, no, nowe generacje, nowe pokolenia przychodzą, biali studenci, biała młodzież poniżej 30 roku życia, no to też koło 50% mówi, że socjalizm jest najlepszy. Także Republikanie jako taka partia po prostu może to wszystko wymienić się. Może się wymienić i będzie po prostu, no, nie będzie Ameryki, nie będzie wolnego rynku, będzie tylko rząd, państwo, wszystko będzie kontrolowane, wszystko będzie podtrzymywane, podatki będą szły nieprawdopodobnie do góry, dysproporcje będą takie, jak są w Chinach, gdzie powiedzmy 10% ludzi ma 90% kasy, w Ameryce to jest 23% ludzi ma 77% kasy. No nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Socjalizm po prostu degeneruje, rozkłada od środka te wizje, iluzje, utopie. Nie potrzeba. No, komuniści, socjaliści doszli do wniosku, że rewolucja taka nagła nic nie osiąga i marsz przez instytucje jednak osiąga najbardziej. No i rozdawanie i ściganie tych, którzy mają kasę i pokazywanie palcem, że wszystko niedobre jest przez tych i wszystko dobre będzie zabrane od nich i rozdzielone wśród innych. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, to dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzyń, dzyń. I do następnego codziennego filmiku.